W budynkach likwidowanych gimnazjów powstaną szkoły podstawowe. O tym fakcie poinformował ratusz podczas specjalnej konferencji prasowej. W sali kominkowej przedstawiciele władz miasta opowiedzieli o zmianach, jakie ratusz musi wprowadzić od 1 września w związku z reformą oświaty. Od 1 września nie będzie naboru do pierwszych klas gimnazjalnych i to oznacza, że w ciągu trzech najbliższych lat, właściwie dwóch od 1 września licząc, gimnazja faktycznie przestaną istnieć, zostaną zlikwidowane. Natomiast tworzymy szkoły podstawowe, samodzielne szkoły podstawowe w budynkach gimnazjów. I w konsekwencji tego musimy wszystkim szkołom, z wyjątkiem zespołowi szkół integracyjnych, nadać nowe obwody szkolne. Dotyczyć to będzie wszystkich placówek oświatowych, przy czym najistotniejsze zmiany dotyczą tych dużych szkół, które sąsiadowały z obecnie istniejącymi gimnazjum, czyli szkoła podstawowa nr 2, 4, 6 i 11. Te obwody będą dzielone, tak można to powiedzieć, dzielone między sąsiednie gimnazjum, które stanie się szkołą podstawową, no i uczniowie klas pierwszych trafią do tych klas pierwszych zgodnie z obwodami, ale do nowo utworzonych szkół podstawowych trafią zgodnie z obwodami również uczniowie, którzy ukończą klasy szóste w tym roku szkolnym. Takie rozwiązanie chcemy zaproponować, skoro musimy wdrożyć tę reformę oświatową od 1 września. W miejsce gimnazjum powstaną szkoły podstawowe nr 1, 5, 8 i 14, które funkcjonowały przed 1999 rokiem. Informacje o nowo utworzonych obwodach szkolnych rodzice uczniów otrzymają do końca kwietnia. Uroczysta msza, przyznanie statuetki ku chwale i podsumowanie ogólnopolskiego konkursu artystycznego. Tak w naszym mieście przebiegały obchody 4. rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa. Mszy świętej w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Po nabożeństwie prymas w towarzystwie prezydenta Inowrocławia wręczył statuetkę ku chwale inowrocławskiej dyrygentce chórów i wieloletniej nauczycielce muzyki Danucie Szymie. Dla wyróżnionej było to ogromne przeżycie. Nie mogłam uwierzyć, byłam zdziwiona, że również zauważono mnie w tej kategorii. Zrobiłam sobie taki krótki rachunek sumienia i faktycznie nasze losy były tak ułożone, że zawsze ktoś dał jakiś sygnał, że jesteśmy tu potrzebni, że śpiewamy na ważnych uroczystościach. A dlaczego śpiewaliśmy? Nie wiem, chyba byliśmy bardzo dobrzy. Także jest tyle, to nie da rady powiedzieć w paru słowach. Po południu w Instytucie Prymasa Glempa wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu ku chwale w kategorii literatura, plastyka i piosenka religijna. Wydarzenie uświetnił występ młodych aktorów z Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Kilkadziesiąt osób przez kilka godzin udowadniało, biorąc udział w megamaratonie fitness, że w naszym mieście trwa moda na bycie w formie. Była to już druga edycja imprezy, jaką zorganizowało Centrum Rekreacji Uzdrowiska Solanki. Tego dnia blisko 100 osób mogło sprawdzić się w różnego rodzaju ćwiczeniach. Witamy przede wszystkim na drugim megamaratonie fitness organizowanym przez Solanki Centrum Rekreacji. Podstawowym celem jest, mamy już styczeń, tak? Zostało 5 miesięcy do wakacji. Zależy nam na tym, żebyśmy zadbali o naszą figurę, kondycję, żeby na wakacje być w odpowiedniej formie. 23 stycznia w ratuszu odbyła się pierwsza w 2017 roku sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Tym razem radni pochylili się nad 9 uchwałami. Te dotyczyły m.in. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto oraz warunków zwolnienia z tych opłat. Ponadto radni zatwierdzili uchwałę dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Przyjęto także sprawozdanie z kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską w pierwszym półroczu 2016 roku. To oczywiście nie wszystkie uchwały. Radni, warto zauważyć, zebrali się po raz pierwszy w bieżącym roku na roboczym posiedzeniu. Podjęli 9 uchwał.
Jedną z nich były pierwsze w tegorocznym budżecie zmiany, związane między innymi z kwotą niebagatelną, bo prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych, w związku z tym, że miasto aplikuje w ramach regionalnego programu operacyjnego naszego województwa do pozyskania środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Radni podjęli też szereg uchwał związanych z gospodarką przestrzenną. Było to przystąpienie do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla 3 terenów w mieście. Złożyli także na ręce prezydenta interpelację. Niezwykły koncert gwiazd polskiej estrady, wystawa fotografii, prelekcje dotyczące historii naszego miasta i okolicznościowy tort. Tak wyglądały tegoroczne imieniny Inowrocławia. Wszystko zaczęło się od wykładów w Instytucie Prymasa Józefa Glempa, gdzie zaproszeni prelegenci opowiadali o istniejącym w średniowieczu Zamku Książęcym w Inowrocławiu oraz o historii inowrocławskiego więziennictwa. Później przyszedł czas na koncert gwiazd. Na deskach teatru przy wsparciu Orkiestry Symfonicznej Pro Arte wystąpili Małgorzata Ostrowska, Mateusz Ziółko, Dorota Osińska i oczywiście prowadzący Marek Piekarczyk. Koncert był świetny, mimo że artyści tak naprawdę spotkali się na próbie tylko raz. Wszystko polega na tym, żeby zrobić coś, co jest ważne, wiesz, nie robić nieważnych rzeczy, nawet jak się wygłupiasz i bawisz, to też to jest, musi być ważne. My jesteśmy poważnym narodem, Polacy to nie są takie, wiesz, bezmyślne typy, jak się mówi, jak się widzi na tych stacjach tam z tymi dziwnymi gatunkami tanecznymi, ale jest ważne to też, żeby tematyka i teksty tych piosenek rzeczywiście poruszały. Jakby to było ważne dla ludzi, co do nich się mówi. Artysty, to jest zadanie artysty. Piosenka to jest taki najpiękniejszy sposób mówienia, co się myśli. Bo to jest króciutkie dziełko, inni piszą całą książkę wielotomową, a my śpiewamy pioseneczkę, małą piosenkę. Tylko nad tą piosenką się pracuje tyle, co nad tą książką wielką. Po koncercie we foyer teatru otwarto wystawę inowrocławskich fotoreporterów i mieszkańców pod tytułem Od imienin do imienin. Rozstrzygnięto też konkurs na najlepszą fotografię. Na koniec prezydent Inowrocławia zaprosił wszystkich na imieninowy tort. W popularnej Królówce odbyła się spartakiada prewencyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji stanęło kilkanaście drużyn. Była to pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. W jej organizację włączyli się inowrocławscy strażacy, policjanci, ratownicy z kruszwickiego WOPR-u oraz starostwo powiatowe. Na uczniów czekały zarówno zadania teoretyczne, jak i sprawnościowe. Przede wszystkim chcieliśmy działać w ten sposób na świadomość młodych ludzi. Ta spartakiada prewencyjna była zorganizowana właściwie dwuetapowo. W pierwszej części młodzież miała do rozwiązania test wiedzy, który składał się z ogólnej wiedzy na temat ruchu drogowego, wiedzy przeciwpożarowej, a także z ratownictwa przedmedycznego. W drugiej części była to część taka sportowa, sprawnościowa, gdzie młodzież mogła się wykazać i sprytem, i prędkością, ale też i wiedzą, ponieważ jak się okazało, nie było łatwe uszeregowanie w sposób prawidłowy stopni policyjnych. Również trudności okazały się, jeśli chodzi o właśnie zastosowanie tej pierwszej pomocy przedmedycznej, a także no, niektórym też sprawił kłopot zawiązanie prawidłowe węzła knagowego. Myślę, że to przedsięwzięcie było takim przedsięwzięciem profilaktycznym w ramach profilaktyki społecznej. No i też przede wszystkim kierowaliśmy się tym, aby młodzież zachęcić do takiego działania, do angażowania się w kwestie bezpieczeństwa, ale też do tego, żeby wykazać się w taki sposób sportowy. Po kilku godzinach zmagań okazało się, że najlepiej z przygotowanymi zadaniami poradziła sobie drużyna z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1, czyli popularny Chemik. Gratulujemy! W inowrocławskim szpitalu odbyła się uroczystość, podczas której wręczono krzyże zasługi i medale członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz personelowi medycznemu. Od kilkudziesięciu lat działają w naszym mieście na rzecz zwalczania i profilaktyki cukrzycy. Ich zaangażowanie zostało docenione. Państwowe odznaczenia z rąk wicewojewody województwa kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlała otrzymali Złoty Krzyż Zasługi diabetolog Martana Drajkowska, Srebrny Krzyż Zasługi Maria Głowacka, Krystyna Koczwara, Wincenty Ślęzak, Brązowy Krzyż Zasługi Alina Koszek, Bogumiła Suchomska oraz Złoty Medal za długoletnią służbę Marzyna Piętak, Jan Piętak i Brązowy Medal Marcin Zaręba. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie, przyznał prezes PSD w Inowrocławiu Mieczysław Kwiatkowski.
Na to spotkanie z wojewodą żeśmy czekali od maja 2016 roku. No udało się. No wiem doskonale, że wojewoda ma bardzo wiele przeróżnych obowiązków, ale udało nam się poprosić pana wojewoda osobiście, który przyjechał i bardzo elegancko się to odbyło. Tych 6 odznaczeń, państwowych odznaczeń, żeśmy poprosili pana prezydenta Rzeczypospolitej, ażeby wyróżnić przede wszystkim lekarzy, ale i osoby chore na cukrzycę. Osoby, które pomagają innym, też chorym na cukrzycę. No bardzo elegancko się wydarzyło, że pani doktor Nadrajkowska, która pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Diabetologicznym, czy też w poradni diabetologicznej w Inorodzowie od 1982 roku, no i cudownie z nami, nie tylko, że nas leczy, ale nas i edukuje. Edukacja jest najważniejszą rzeczą u chorego na cukrzycę. Przez 2 tygodnie zamknięta będzie ulica Kasztanowa. Ma to związek z wycinką spróchniałych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i znajdujących się tam domów. Jakiś czas temu miasto zwróciło się do starostwa o wydanie zgody na wycinkę kasztanowców w tym rejonie. Wniosek dotyczył 16 obumarłych lub spróchniałych drzew spośród ponad 50 rosnących przy ulicy na osiedlu Solno. Zdaniem specjalistów stan drzew grozi tym, że runą przy silniejszym wietrze, a wtedy zagrożone są stojące wzdłuż ulicy domy. W styczniu ubiegłego roku dokonaliśmy oględzin drzew na ulicy Kasztanowej i stwierdziliśmy, że 16 sztuk nadaje się do wycinki. W związku z powyższym w lutym wystąpiliśmy do starosty inowrocławskiego celem uzyskania stosownej opinii. Procedura trwała pół roku, także była wnikliwa analiza, kilkukrotnie byliśmy na miejscu razem z przedstawicielem starostwa, były drzewa oceniane i uzyskaliśmy tą decyzję, także przystępujemy do wycinki od soboty, ulica zostanie zamknięta. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze poczynania nie będą utrudniały mieszkańcom komunikacji, dojazdu do domu czy do szkoły, dlatego też wybraliśmy okres taki, gdzie dzieci nie chodzą do szkoły, są to ferie i myślę, że szybko po prostu uporamy się z tą wycinką i drogi zostaną otwarte. W związku z wycinką ulica Kasztanowa w okresie od 28 stycznia do 15 lutego na czas prac będzie wyłączana z ruchu. Co zrobić, gdy zarwała się tafla lodowa, jak pomóc sobie i innym? Tego właśnie można było dowiedzieć się podczas wyjątkowego pokazu na stawie w Solankach. Zaproszona młodzież miała okazję zobaczyć, jak wygląda akcja ratunkowa na lodzie z wykorzystaniem poduszkowca czy specjalnych strażackich sań. Strażacy i ratownicy z kruszwickiego WOPR-u przypominali, że z lodowisk należy korzystać z głową. Przede wszystkim, jeżeli chcemy korzystać z uroków zimy, chcemy się ślizgać i się ślizgać, to cały czas apelujemy, aby korzystać z zorganizowanych lodowisk. To jest przede wszystkim nasz apel, bo każdy lód na akwenie wodnym bądź na obszarze wodnym jest zawsze niebezpieczny. To należy brać pod uwagę. My jako ratownicy zawsze będziemy apelować o tym. Jeżeli chcemy już korzystać z uroków zimy, jeżeli chodzi o akweny wodne, to przede wszystkim brać pod uwagę bezpieczeństwo. Można ubrać się w kolce lodowe, można zakupić jak najbardziej, one nie uprzykrzają, jeżeli chodzi o jakąś zabawę, wręcz mogą uratować przede wszystkim życie. W czasie pokazu omówiono także ogólne zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii. Kończymy magazyn miejski. Uczniom i nauczycielom życzę udanych ferii, a wszystkim Państwu miłego weekendu. Zawsze coś. Dwudziestego 8 stycznia o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej koszykarze KSK Noteć zmierzą się z Legią Warszawa. Impreza biletowana. 5 lutego o godzinie 17 na lodowisku Lodolandia odbędzie się mini rewia łyżwiarska pod hasłem Piraci w karnawale. Wstęp wolny.